co ja mam z nimi. Same nieszczęścia, mówię wam. Kiedyś dali mi takie auto do nagrania, a potem namówili mnie na to, żebym kupił taki samochód. W ogóle po co mi taki wielki wóz? Ja nim nie jadę. Jak ja mam tym jeździć? Tu się parkować nie da. Do galerii się nie wjedzie. Co ja jestem, rolnik? Żebym takie auto miał? Ja pierdzielę. W sumie... Chociaż takie plusy, że... Olej mogę wymienić sobie sam, bez podnośnika. Ostatnio pokazywałem wam rozbitego rama, którego odebrałem po mocnym tuningu. Postanowiłem więc pojechać nim do Turcji. Nawet nie dojechaliśmy do Rumunii, a już pierwsze przeszkody. Zobaczcie, jaka wichura się zrywała. Wyciągarka po raz pierwszy się przyda. Ciągniemy. Problem, drzewa przesunięte, ale awaria wyciągarki mojej, to znaczy nie ma prądu. Niestety w Rumunii cofnęła nas policja za brak dowodu rejestracyjnego, więc wróciłem do Polski pokazać auto jednej wyjątkowej osobie. Jakiś czas temu woziłem na Uberze loteryjnym Challengerem i obiecałem jednemu z gości. A jak jechałem łodzi Monsterem, to się nawet Monster Truck na samochodzie, bo wtedy była dobra pogoda. Ja też mam Monster Trucka. Co tym, co? Tak, z takim silnikiem. Co ty gadasz? Jesteś pierwszą osobą, która się przejedzie na fotelu. Obiecuję ci to w tym momencie. Kosmicznie go zrobiłeś, że te kolory czarno-czerwony, matry polskie, najlepszy kolor na świecie, to można normalnie na rajdach jeździć, człowiek. Ja mam 1,93 m, maska kończy mi się na wysokości połowy mojej szyi. Sama maska jest na wysokości prawie 2 m. Opony mam do wysokości pasa, a ja nie mam najkrótszych nóg. No opony to są w ogóle jak od traktora, nie? Tu jest Grabber High Five. To robi większe wrażenie niż Dodge. Poważnie? Poważnie. To jest wygrawerowane w zderzaku. To jest po prostu tak samo jak tam w podwoziu. Kosmiczny, niedorzeczny i zajebisty. Ten uśmiech jest dla mnie największym motoryzacyjnym spełnieniem. Gość ewidentnie kocha auta, a ja kocham dzielić się autami. Zobacz, to jest SUV. To jest SUV. Nie widać A my siedzimy na wysokości jego dachu. Tak. To jest po prostu kosmos. Dosłownie to jest taki kapowy tir. To się siedzi jak na wysokości dosłownie tira. To jest po prostu kosmos. Realia tego auta są też takie, że jeżeli chciałbym teraz wjechać do tej galerii, to na wysokości swojego czoła mam znak. Niestety w galerii nie zaparkujecie, więc musicie stanąć po drugiej stronie ulicy na parkingu. Faceci lubią porównywać sobie, dlatego zobaczcie, tak wygląda T4 i to jeszcze w longu, duży dostawczak. To było swoją drogą moje pierwsze auto. Zobaczcie, na jakiej wysokości są lusterka. Dlatego właśnie mówię o tym samochodzie, że jest potężny, że jest kolosem, potworem, bo przy dostawczakach on się wyróżnia z tłumu. Dla dobrego porównania podjechaliśmy pod zwykły sklep, żeby pokazać wam, jak wygląda RAM na tle innych samochodów. Spróbujmy sobie zaparkować na zwykłym miejscu, jakbyśmy robili zakupy. Podjadę od razu do końca, do tego Hyundai'a, co tam jest z tyłu i zobaczcie, ile wystaje ten samochód. Więcej nie dam rady. To jest zwykłe miejsce parkingowe w samochodzie, do Dżurania. W tym samochodzie nie da się zaparkować na jednym miejscu. Zwykły samochód obok. Sami widzicie, jak to wygląda w porównaniu. Jesteśmy dość daleko kamerą. Odjadę zaraz pani, żeby nie uprzykrać pani życia, bo zaparkowałem dość blisko. Nie ma większego auta na tym parkingu, a są tutaj busy nawet. Chciałem podjechać na taki parking, żebyście zobaczyli, jak wygląda perspektywa takich aut. Auto. Jakie to jest auto? Jakiej marki? To jest Dodge Ram. A, Dodge. Dodge Ram, tylko trochę większy niż zwykły. No więc właśnie, dlatego mnie to zainteresowało. Ja ledwo panią słyszę, bo tutaj dość wysoko. Aha. Jeszcze przed odjazdem chciałem wam pokazać, jak to wygląda przy zwykłym Oplu Astra. Tak to wygląda przy zwykłym samochodzie. Jestem lusterko w lusterko? No nie. Tu jest metr. Moje błotniki są wyżej niż maska tego auta, niż lusterko tego auta. Taka jest skala tego samochodu, dlatego jest to ewenement i dlatego tak bardzo jaram się tym. I dlatego też chciałem pokazać wam, że to jest coś więcej niż zwykły Dodge Ram 1500. Po drodze chopek. Jak można go przejechać? No oczywiście zwalnia, ale nie ramem. Ramem trzeba się rozpędzić. 3, 2... Tak wygląda chopek. Tak wygląda drugi. To jest zawieszenie klasa. Zawieszenie klasa, trzeci chopek. Taka droga też nam nie straszna. Dużo kałuż, bo wczoraj padał deszcz. Duże wyboje. I w ogóle nas to nie przejmuje.
jedziemy dalej. Zobaczcie, tak to wygląda. Były tu jakieś chopki? Jakieś doły? Nie, nie wydaje mi się. Dla porównania, kiedy pokazuję wam jakieś auta, często stoję z tyłu. Piękny roadster z bardzo długą maską. I teraz też stoję z tyłu. Teraz nawet macham rękoma, wyciągnięty do góry. Teraz idę przed maskę i macham wam rękoma. Taka jest skala tego samochodu. To bez wątpienia jest jeden z najgrubszych projektów w Europie, Rama 1500. Bo w programie High Five są najgrubsze auta w Polsce. Dzisiaj zobaczysz moje nowe daily, bo czymś trzeba było jeździć, jak się oddało Challengera 5.7. I to będzie ten samochód. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ale zanim opowiem wam, dlaczego nie mogę sięgnąć stopą na oponę, dlaczego mam maskę na wysokości głowy w tym aucie i dlaczego jest to najgrubszy w Polsce Ram 1500, jeszcze w dodatku w wersji Sport, to chciałbym wam opowiedzieć historię zakupu tego auta. Teraz widzicie zdjęcie Bartka ze mną. Bardzo dawno temu, jak widzicie po mojej twarzy, to był moment, w którym umówiliśmy się z Bartkiem z Ram Factory na kolację. I Bartek powiedział wtedy, że za chwilę ma licytację Rama 1500. Ja mówię, dawaj, pokaż tego Rama. No i pokazali mi ten samochód. Patrzę, że za 8 minut jest licytacja. Ja do Bartka powiedziałem na szybko, słuchaj, ile to wyjdzie na gotowo? Z podatkiem, akcyzą, cłem, z naprawą i z rejestracją tego wszystkiego. No tyle i tyle. Ja powiedziałem, dobra, stawiam pizzę, więc zalicytuję też ten samochód w międzyczasie. Jeżeli wy nie jesteście pewni, 8 minut później udało się. Ja powiedziałem pierwsze słowa, po co mi ten samochód? Wyrobiliście mnie. Ale mówię, dobra, sprzeda się drożej. To miało być auto na sprzedaż, po prostu. Mówię, kupię, wyremontuję, sprzedam, w międzyczasie zrobię z dwa materiały. Auto przyjechało do Polski, rzeczywiście nie wyglądał źle, mimo że na pierwszy rzut oka było to tragiczne, to wszystko, co powinno być, przede wszystkim silnik był sprawny. Przez to, że nie trzeba było ingerować mocno w to auto, to zostało naprawione powierzchownie i bez bólu, ale Buczo ma to do siebie, że lubi grube samochody. Patrząc na to, czym zajmuje się Ram Factory, uznałem, że zrobię tu szereg modyfikacji, przede wszystkim wizualnych, zawieszeniowych, stylistycznych i praktycznych po prostu, a na koniec również powiem wam o ekonomicznych. Auto budowało się przez masę czasu, przez wiele, wiele miesięcy, ale finalnie mogę wam się pochwalić tym materiałem. Przy okazji, mając takie auto, trzeba szukać sponsora na myjnie, bo jedno mycie to jakieś 40-50 zł, mówię poważnie. I można by pomyśleć, że ten samochód to jest potwór i pali 50 litrów benzyny. Pewnie i pali, ale po co benzyna w tym aucie, skoro można przerobić to auto na gaz? To jest 5,7 litra V8, wolno ssak i tu mamy przycisk mocy tak zwany, ponieważ ten przycisk sprawia, że auto pali dwa razy mniej pieniędzy, jak nie więcej, słuchajcie. Oszczędność jest niesamowita. 30 litrów to jest takie średnie spalanie gazu na 100 km w mieszanym cyklu po mieście. Ja mówię to szczerze, to jest dużo, myślałem, że to będzie mniej, ale na trasie jestem w stanie zejść do 13-14 litrów. To jest, słuchajcie, 50 zł na 100 km. Mniej więcej tyle samo paliło Opel Meriva. I to jest bardzo ważny przycisk, bo to jest przycisk, który pokazuje nam, jaka firma odpowiada za gaz, czyli Prince. Firma Prince z województwa opolskiego zajęła się tym. Przycisk do gazu to jest bardzo ważna sprawa. A gdzie ten gaz jest zrobiony? Chodźcie, zobaczcie. No i możecie się też zastanawiać, kto dokładnie robił instalację LPG. To jest bardzo ważne, żebyście o tym wiedzieli. Salachna Auto, Maciej Salachna. To jest firma, która jest odpowiedzialna za to, co siedzi tutaj, dokładnie w tym miejscu. Czyli instalacja LPG razem z butlą oczywiście. Butle też wsadzili od siebie. Cała instalacja była od nich. Uwierzyli, że ich produkt jest dobry, że ich instalacja jest dobra. Daj mi to bezgotówkowo, zupełnie nie musiałem za to płacić, dlatego bardzo wam dziękuję. Salachna Auto w Nysie. Jeżeli wy wierzyliście w swoje możliwości tak mocno, że zrobiliście coś za darmo, nie myśląc o tym, czy to się sprawdzi, czy nie, a ja po kilku tysiącach kilometrów sprawdziłem to i to śmiga bardzo dobrze, to znaczy, że warto o was mówić. Jeżeli wy jesteście z województwa opolskiego, Nysa, Prudnik, czy tamte rejony, to już wiecie, gdzie zainstalować gaz. Salachna Auto, jeszcze raz wam tutaj to podkreślę. Dam wam też w opisie oczywiście odnośnik do tej firmy. Dziękuję bardzo. A jak tankuje gaz? Tankuje gaz poprzez przejściówkę typu włoskiego, czyli to co w Polsce. Wkręcasz na stacji benzynowej, zajmuje to bardzo mało czasu, jest w świetnym miejscu, bo nie ma tego przy zderzaku, często się brudzą po prostu te korki przy zderzaku, a tutaj klapka wlewu paliwa do gazu jest idealnie zamontowana. Zapiszcie sobie firmę Prince, bo innej firmy nie widzę w swoim aucie. Tylko i wyłącznie ta firma do gazu. Opony, które są na wysokości mojego tyłka i wcale nie udaje, zobaczcie. To jest 37 cali, sama opona.
na Feldze 20-calowej. Przechodnie, jak mnie pytają o to auto, to mówią, że opona jak z ciężarówki. Mają praktycznie rację, bo ta opona jest tak duża, że gdyby to był okrąg, to ja bym wszedł w niego normalnie jak w walizkę. Zobaczcie, skuriłbym się i dałbym radę. I to są opony, które dostałem od sklepu opon, za co bardzo dziękuję. I mówię to nie dlatego, że mam jakąś współpracę. Nie mam współpracy ze sklepem opon. Chciałem wam po prostu powiedzieć, że tam takie opony są po prostu dostępne. Nie znalazłem nigdzie indziej tych opon. Przy okazji paka. Trzeba z rozpędu wbiegać. Paka na wysokości ponad 1,5 metra. To jest naprawdę ciężka sprawa. Na szczęście jestem jeszcze wysportowany. To, co trzymam w dłoni, to są dwie saszetki i nie mylić z niczym brzydkim. To jest zabezpieczenie, czyli bardzo piękna rzecz. To jest samochód, który ma zabezpieczenia antykradzieżowe. Już nieraz współpracowałem z tą firmą. To jest firma Zabezpiecz Auto. Nie wyobrażam sobie nie mieć zabezpieczenia w aucie. Teraz jestem spokojniejszy. Zabezpieczauto.pl. Jeżeli macie ochotę, sprawdźcie sobie na swoim przykładzie, jakie zabezpieczenia was interesują. Ja wybieram najgrubsze z najgrubszych zabezpieczeń. A przy okazji, paka może posłużyć jako stół barowy i takie też ma tutaj funkcje. Zobaczcie, miejsce na kufel 2-litrowy, miejsce na dwie szklanki do whisky i z drugiej strony dokładnie to samo. Gdybym chciał rozłożyć namiot dla dwóch osób na samej pace albo włożyć kłada, to bym dał radę, bo już sprawdzałem. Ile kosztuje zmodyfikowany Dodge Ram? Na gotowo okolice 200 tysięcy złotych. Mówiłem wam też oczywiście o sprzedaży tego auta w pierwszej kolejności. I o tym myślałem przed modyfikacjami. Ten samochód wyszedł okolice 200 tysięcy złotych. Więc jeżeli ktoś wam kiedyś mówił, że ramy wychodzą więcej po takich modyfikacjach, to możecie sami ocenić, czy to jest prawda, czy nie. Ja nie wnikam, mówię na swoim przykładzie, że mniej więcej okolice 200 tysięcy trzeba włożyć. Tylko pamiętajcie, że ja bardzo wiele miesięcy straciłem, można powiedzieć, na to, żeby odebrać finalny efekt. Ale jeśli pytacie mnie o sprzedaż, myślę o tym. Jeżeli chcecie konkretnie ten egzemplarz, napiszcie do mnie na Instagramie czy na mailu. Jesteśmy w kontakcie, a wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!